W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy 97. Światowy Dzień Misyjny. Przebiegać będzie on pod hasłem Misje sercem Kościoła. Na świecie jest wiele miejsc, do których jeszcze nie dotarła dobra nowina, nowina o zmartwychwstaniu i o nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa. 100 lat temu w RPA, gdzie katolicy stanowią zaledwie 7%, swoją posługę rozpoczęli księża sercanie. Na miejscu nie było żadnej diecezji, powstała ona dopiero po 50 latach. Były jednak małe wspólnoty chrześcijańskie, które potrzebowały ludzi, kapłanów, którzy ofiarują im swój czas i pokażą, jak żyć zgodnie z kartami Ewangelii, mówi ksiądz Zbigniew Chwaja. Ta świadomość wspólnego wzrastania tych wspólnot i nas jako misjonarzy jest wzajemnym dzieleniem się. My uczymy się od tych ludzi, oni natomiast są wdzięczni za to, że mają kapłanów. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny. W tym roku przebiegać będzie on pod hasłem Misje sercem Kościoła. Od blisko 100 lat słyszymy wzmożony głos wołający nie tylko o nowych misjonarzy, ale o odpowiedzialność każdego ochrzczonego. Podkreślał dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Maciej Będziński. W tajemnicy chrztu otrzymaliśmy misyjne serce. Ono uzdalnia nas do tego, by nie tylko dzielić się swoją wiarą, ale też zauważać wokół siebie ludzi słabych i ubogich, mówi członek Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ksiądz biskup Szymon Stółkowski. Jan Paweł II w piśmie na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa napisał, że prawdziwa ewangelizacja jest wtedy, kiedy ubodzy czują się u nas jak w domu. Czyli ten wymiar też charytatywny, Caritas parafii, to jest coś, myślę, bardzo potrzebnego i wydaje mi się, że to jest najprostsze działanie misyjne. Jest jednak również taka działalność, która potrzebuje większego nakładu, konkretnych projektów. Można je realizować m.in. dzięki środkom z Funduszu Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wspierają one na przykład budowę kaplicy w Tanzanii, ale pozwalają także zatroszczyć się o to, by na Tajwanie katechista miał za co dojechać do dzieci, które na niego czekają, by miały one co jeść, by mogły przebywać w ładnej pomalowanej salce, mówi ksiądz Jarosław Tomaszewski. Na Tajwanie w diecezji Kiai przeznaczyliśmy również konkretną sumę pieniędzy na taką zwykłą, codzienną działalność. Nie możemy o niej zapomnieć. Tradycyjne orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny opublikował ojciec święty Franciszek. Cała jego treść dostępna jest na stronie internetowej papieskich dzieł misyjnych.